Cześć, witam w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. Jak widać, gramy już na padzie i zaczęliśmy zapis na nowo, ponieważ doszło nam chyba Skandynawia z modów, nie jestem pewien teraz, ale będziemy zbierać na DAFA XF Euro 6 i zobaczymy skąd, dokąd będziemy jechać. Będziemy jechać no niedaleko, bo z Krakowa do jedziemy z Krakowa do Bystrica w Skandynawii. Chyba że są jakieś krótkie kursy, bo nie chce mi się daleko na razie jeździć. Dobra, to jest chyba najlepszy. Dobra, będziemy tam jechać. Też mam program i nie będzie już żadnych problemów. Muszę słuchawki przyciszyć. Ładuj się szybciej. Będziemy 20 tysięcy złotych, oczywiście walut podane, bo tak jak w angielskim patrzałem, to były różne wagi, które nieraz ciężko zrozumieć. Mam już naczepę, o czym muszę pamiętać. Krótkie cięcie zrobimy, ponieważ jesteśmy po krótkim cięciu. Musieliśmy zmienić kilka ustawień, ponieważ nam się pozmieniały wcześniej i dobra, teraz muszę pamiętać, że mam naczepę. Tu szybko zmienimy tu. Jedziemy, mamy 3 godziny, czyli nam wyjdzie. Spróbujemy ten odcinek w całości zrobić. Bym zapomniał o kierunkowskazie. Dobrze, mam nadzieję, że to szybko zleci, bo też już dzisiaj zmęczony jestem. Ten odcinek będzie krótki, bo będzie miał około 10 minut i no zobaczymy ile będzie miał. Jak tak, to dzisiaj może 10 nagramy i jutro kawałek. Do końca drogę. Masz nową wiadomość. Wiadomość odczytamy później. Teraz będziemy jechać, kontynuować naszą jazdę do Bruski, czy jak to tam był. Na filmiku może trochę lagować, ponieważ nagrywam na laptopie, a laptop już ma trochę lat i nie jest jakiś dobry. Także sorry za to, ale niedługo będę komputer składał, to jak złożę, to filmiki będą lepsze. Cały czas mamy ograniczenie do 50, a tak mi się nie chce tak wolno jechać. Można w końcu, szybciej będzie można jechać. Byleby wypadków nie powodować, bo powodowanie wypadku to jest, można tak powiedzieć, zwykła strata kasy, a jak na razie to na kasie mi zależy,
Ale też kredytów nie chcę brać. Ciągle nie wiem czemu, ale zapominam o zmianie biegów. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi. Będziemy się trzymać prawej strony, ponieważ tam był znak, że po prawej stronie, bo w lewo to jest zjazd gdzieś indziej. Teraz cały czas prosto jedziemy, nie zjeżdżamy tam. Tak samo widzę, pasa na razie zmienić nie mogę, bo samochody są, to trzeba będzie uważać, żeby nie skręcić przypadkowo. Dobrze, że przynajmniej można jechać szybciej, a nie trzeba jechać 50 albo nawet wolniej. Zmienimy sobie pas, nie wiem. Dobra. Że oni chcą, żebyśmy zostali na tym. Mamy jeszcze 2 godziny 56 minut jazdy, 181 km. Średnio tam mamy być na godzinę 14:21, a mamy godzinę 11:28. Jak tak patrzyłem przed odcinkiem, ile kosztuje DAF, to kosztuje 400 tysięcy chyba, także trochę pozbieramy na niego. No ale co zrobić? Co zrobisz? Jeszcze nam zostało kilka minut i kończę nagrywanie tego i resztę nagram jutro. Albo chociaż zobaczymy na mapę. Gdzie tu jesteśmy? Nie uda nam się, bo chciałem przyjechać do pierwszej stacji, ale widzę, że to jest kawałek drogi, a mi się nie chce aż tyle jechać. O, zaciągnął nam się przypadkowo ręczny, widzę. Za wysoko tą kamerę teraz. Jeszcze, o, teraz jest dobrze. I roboty drogowe, tradycyjnie jak w Polsce zawsze są. Dobra, trzeba pas zmienić, widać, bo strzałki pokazują.
stąd. Mamy ograniczenie do 50. Osobiście nie lubię takich dróg jednopasmowych, ponieważ często mi się zdarza tam wypadek powodować. Jest to albo samochód jadący z naprzeciwka, albo po prostu ja w coś uderzam. Tak jak już wspomniałem, ten odcinek będzie krótki, pewno miniemy ten zakręt, kawałek jeszcze pojedziemy i będę kończyć. Planuję też kupić jeszcze kierownicę i grać na kierownicy. Jak tak patrzę, to tak jak ja chcę, to kosztuje około 100 funtów. Mówię funtów, bo oczywiście mieszkam w Anglii. Także w Polsce ta klawiatura kosztuje dużo więcej. Nie wiem ile, bo nawet chyba ceny nie sprawdzałem w Polsce. Kierownica jest z firmy Logitech, więc jak tak oglądałem opinię o niej, to jest dobra, sprawdza się ludziom. Może zjedzie na pobocze. O, zwalnia, żeby mi się nie zatrzymał na tej górce. Wyrównam to, żebym jutro miał do przejechania równe 2 godziny i będę kończyć. A mamy aktualnie 2 godziny 12 minut do celu. W końcu można przyspieszyć do 70. Dam radę szybciej pod tą górkę jechać tym. W ogóle jak co ja wiozę? 6. Wieziemy prezenty 22 tony. Może i też dlatego tak ciężko mi się rozpędzić pod tą górkę był. O, już mnie nawet wyprzedzają.
Zaraz ja pewnie będę ich wyprzedzać, ale tu mi będzie ciężko wyprzedzać, bo jedzie kilka samochodów pod rząd. O, i udało mi się nawet dojechać do pierwszej stacji. Także zjeżdżam na pobocze i kończę. Nie tankuję na razie, bo mi tu nie potrzeba. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.